74 prawie. Bardzo młodo pan wygląda. 73. Nie mam czasu się starzeć. Nie mam czasu się starzeć, bo mam ciągle pracę. He didn't have time for be old because he always something to do. That's good. Good. My wiemy, że pan tak. Prosił, bo na to tutaj pana. Tak, tak, he's redactor of this, of this newspaper as well. Moja taka część tej gazecie. Yeah. Antoni Franecki is a part of history of part of. No bo to jest pana hobby po prostu. Tak, to jest hobby emeryta. Tak, this is a, his hobby, he's a, he's a real active of this. No. Po to, żeby nie zardzewiał. Ja się nie wiem jak to czyta. Yeah. No it's good for his health. Więc proszę państwa, jesteśmy w Rudzie Wucie, tak się nazywa ta miejscowość, ale ta miejscowość powstała niecałe 200 lat temu. This village is not so old. This village was this village has about 200 years old. Powodem powstania tej miejscowości była pierwsza na tym terenie huta szkła. Yeah, and the reason of the start of this build this village was the first in this region factory of glass factory. Yeah. 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 I ta huta szkła stała tu na tym terenie. Ta pierwsza, tak? Tak, ta pierwsza, the, najstarsza. Yeah, and the first, the oldest glass factory was here. The first, not last. Cały ten teren wtedy był otoczony lasem. Yeah, and he was a very big forest around. I ten las dostarczał popiołów spalonego drewna w tym hucie. Czyli palono drewnem, a popiół uzyskiwano do produkcji szkła. Yeah, and wood were burnt, and they use after they use the ashes, wood ashes to make a glass. Yeah. I proszę państwa, wtedy ze względu na to, że to była niewielka miejscowość, taka osada robotnicza, otoczona lasami, więc ta miejscowość nazywano Majdan Huta. And then was the different name Majdan Huta. No, Majdan is I don't know how to say. Majdan is a small village. In we have in Poland many Majdan, like Majdanek, yeah, Majdanek and is similar. Tak, tak, właśnie mniej więcej to samo pochodzenie. I ta huta należała najpierw do rodziny Kamieńskich, którzy byli właścicielami całego majątku, który nazywał się Ruda. Yeah, and the first owner names was Kamieński. Kamieński. Polacy. Polak. Polish owner. The first owner was Polish Kamieński. Yeah. And he was the owner of all of the village. Jego ojciec był generałem, który walczył w 1831 roku w powstaniu listopadowym. Yeah, no, his father was a very great Polish hero. His fought with. In one of Polish uprisings. A on walczył w powstaniu styczniowym i został ranny. Yeah, and he fought with next uprising as well, and he was he was a hero as well. Tak. Mieszkał tutaj, nie tutaj mieszkał, tylko mieszkał w miejscowości Ruda, bo to jest odrębna miejscowość. Ruda, to niedaleko stąd. Tak, 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 niedaleko. Yeah. Tam było jego dwór był po prostu. Yeah, and the first owner lived in Ruda. It's because it's Ruda, Ruda Huta, Majdan Ruda. It was a few different small villages around. I on był pisarzem polityczno-społecznym. Mm-hmm. And he was a writer of political writer. Social political writer. Napisał wiele dzieł, które do dzisiaj nie utraciły wartości. Yeah, and he wrote many articles. A co ciekawe w jego życiorysie i w jego folwarku było to, było to, że on chciał jak najwcześniej chłopom przekazać ziemię, czyli po prostu znieść pańszczyznę. Yeah, and he wanted to give freedom for farmers, because it was time different time, like not like today. It was masters and farmers. There are not really
free. It was, there are not servants exactly, but they are not really free. Okoliczni właściciele majątku byli jego wrogami po prostu. Yeah, and the rest of the owners, the living around, they were enemy of him because he was the opposite, you know, he was idea of make a freedom for people. Po kilkunastu latach majątek przekazał siostrze i szwagrowi. And after the owner started to his sister. A sam wyjechał poza Polskę. And he właściwie Królestwo Polskie wówczas. And he went to abroad. What are we hearing the shooting? What are they? That's a logging of carpet probably. That's seriously. Okay. Yes, między innymi exactly. Były to Niemcy, Francja, a zakończył życie w Szwajcarii. Yeah, and he died in Switzerland. Tak. Proszę państwa, teraz ten teren należał właśnie do huty, do właścicieli huty. I najbardziej znanymi właścicielami huty to jest Schuldberg. To kiedy to było? W 20 wieku już? Nie, proszę. And after the next owner was Schuldberg. Tak, right, tak? W końcu XIX wieku. Yeah, in the end of 19th century the owner was Schuldberg. To był Żyd. Tak, oczywiście. Jewrej. Yeah. Następnie, który przebudował tę hutę, był Sigal. And next owner was a Sigal, you know this. Tak, był Sigal, który tutaj pracował i żył do 1928 roku. 6 grudnia 1928 roku zmarł. Aha, and Sigal died in 1926. Zmarł i wtedy huta popadła w kryzys. And it was the crisis for a factory. Robotnicy, którzy tutaj pracowali w tej hucie, rozpierzchli się po kraju, wyjechali do innych hut. And then workers start to looking for the other job. Po 1930 roku pojawił się kolejny inwestor. After 1930 was next investor, next owner, który nazywał się Górnicki. Name of him Górnicki. Miał wspólników with next owners, którzy złożyli się wtedy po 1000 zł. And they made 1000 zł. Po 1000 złotych, a 1000 złotych w tamtym okresie to było 10 pensji nauczyciela. It was big money, 10 złotych, no quite big money. I ci wspólnicy na czele z Górnickim wybudowali nową hutę, ale odległą stąd o prawie kilometr. Yeah, and then new owners built new huta, new factory, about 1 kilometer from here. Tak. I tam move. I tamta huta po wyzwoleniu, czyli po 1945 roku, została upaństwowiona. Yeah. And after the war, the private, no, like all private factories or private were nationality. Yeah. I funkcjonowała do 1989 roku. And was closed in 1989. I po przemianach polityczno-społecznych w Polsce w zasadzie przestała istnieć. And after never. A niecałe w lutym będą 2 lata, kiedy ją zupełnie zburzono, pozostały tylko fragmenty budynków. Yeah. And 2 years ago the huta was destroyed and now we can see just a fragment, just a piece of all. But Maciej, you tell him, our grandfather, we have records that our grandfather, when he was a small boy, which was probably the early 1900s, used to pick up small pieces of glass and put them in the pit and collect them to make money. Uh-huh. So we're probably interested in the glass factory, which existed when this guy died in 1926. He described him as a Jewish, a very generous person, loved by everybody. So probably the glass statues we're interested in is the glass statues that existed from Grandpa. What was Grandpa born? In 1900. Probably about 19.
Well, he ran away, probably about 1910. He mentions the Siegel family owning it. Oh, he does? Yeah, in the papers. Uh-huh. So that's so we're not interested in all the glass factory. We're just interested in the glass factory. Well, no? Siegel. And we're interested in the glass factory when he existed. No, pardon? Yeah. Or about the Nankins. Okay. Yeah. This period of yeah. And Mr. Siegel's ownership. Yeah. Czyli ten taki okres, co ten Siegel był właścicielem, to ich najbardziej interesuje. No, wiecie państwo, ja nie dotarłem do takich dokumentów, które by tak bardzo dużo mówiły, ale chcę właśnie powiedzieć państwu, że Siegel, zarządzając tym majątkiem, tą hutą i ziemią, która do niego należała, był w zasadzie człowiekiem, który był szanowany przez wyznawców innych religii. Mm-hmm. Yeah, he spoke that is not many documents of this period, because most of them probably lost in the Second World War. But he knows about and he and many people. I asked many people about Siegel. He was very rich. He was the owner of a factory and all of this land, most of this lands. And he was and people from different religion, not only Jews. Likes him, honors him, and I know, bo on też ten kościół chyba... Tak, właśnie chcę powiedzieć. Znaczy nie dokładnie, ale więc między innymi społeczeństwo, to miejscowi zawdzięczają Siegelowi to, że on część swojej ziemi oddał na budowę kościoła i założenie cmentarza rzymskokatolickiego. And he gave for Catholics part of his land, and then Catholics built a Catholic church and a Catholic cemetery. Siegel gave part of his land. Can you ask, is there a Jewish cemetery? Żydowskiego cmentarza tutaj nie był. Miał być założony, miał tu powstać, ale takiego nie założono. Z jakich względów, to ja nie dotarłem do takich źródeł, ale miejsce było już wyznaczone. He was the place for Jewish cemetery, but never be Jewish cemetery. He don't know why. He doesn't know why, but never be Jewish cemetery. To gdzie Żydów? Więc jeden cmentarz, na którym grzebano miejscowych Żydów, to był w Chełmie. Aż? W Chełmie. Przy ulicy Kolejowej, tam byliście państwo, tak? Ja. I jeszcze gdzieś? Tak, i Świerże. A, i Świerże. I Świerże, to jest na wschód stąd. A Świerże coś jest jeszcze? No tam prawdopodobnie zaczynają poszukiwać. Aha. I kilka macew znaleziono, ale ja szczegółów nie znam, bo to już jest poza obrębem gminy. Okay, yeah. Just from here, where to move to Chełm. Cemetery they were buried there? Yes, and in Świerze, it's a few kilometers from here, but there is now is not, no, there is no cemetery yet now, but he talked that to po prostu jakaś, nie wiem. Nie wiem, jakie były okoliczności, ale w każdym bądź razie miejsce było wyznaczone. And, ale nie powstał cmentarz. Yes, and in Chełm cemetery is still, and in Świerze is not cemetery, and here never be a cemetery. So there was never any synagogue or anything here. Synagoga właśnie chciałem powiedzieć. Więc nie było tuż synagogi, nie było świątyni, ale był dom modlitw. Dom modlitw, yeah. Był dom modlitw. There was not synagogue, but was a prayer house. Gdzie to mi... To państwu pokażę, to w tamtej okolicy. She will show where was the prayer house. Poza tym, wracając jeszcze do Siegela, najstarsi mieszkańcy, których ja jeszcze znałem, kiedy przyszedłem na ten teren, zresztą to potem zostało zapisane w różnych innych źródłach, w jakichś tam źródłach, dał ziemię na potrzeby parafii, na utworzenie parafii, bo mawiał, że on woli, żeby hutnicy chodzili do kościoła, aniżeli do karczmy. He was very clever. She gave the land for a church,
because he said that he prefer to people go to the church, not to the bar, like dead man, you know, drunk man. Więc było to na pewno podyktowane tym, że kiedy hutnicy sobie popili, prawda, to później do pracy albo nie przychodzili, you know, albo się spóźniali. It's a Polish, typical Polish song. When someone do like this, is a drunk, you know. The man is drunk. Albo let's go to drunk. No. Does he know anything about the Nankin family or the Taylors? I może przejdziemy już teraz dalej. Czyli pan no takich tego nazwiska Nankin w ogóle nie. Proszę państwa, może ja spotkałem. Przepraszam, że wejdę. On był krawcem. Podobno dobrym. Tu krawców było kilkunastu. Kilkunastu? Kilkunastu, tak. Szewców, krawców, oprócz tego, że pracowali w hucie, to jeszcze właśnie dodatkowo trudnili się tym. Krawcy, szewcy, stolarze. He said that never heard about Nankin name, but he said that here lived not only one, there are few, maybe more than few tailors and shoemakers as well. Does he know the ones that had red hair? They had red hair. Well, he wouldn't have been alive. Yeah, he wasn't. But does he know of the ones that had red hair? They all had red hair. Who was the red? The Nankins. Nankin. They were redheads. Nankin był bardzo rudy. Ale to, proszę you know, państwa, proszę mi wybaczyć. Proszę mi to wybaczyć. Everyone in Russia, in Poland is red. We showed him the pictures that our parents took 17 years ago. Maybe he can recognize some of the buildings. Oh, that's a good idea, Dave. Yeah. You have this picture? Yeah, Marcia, do you have it on your phone? I don't know that I have it. Leia has I have zdjęcie, bo mają zdjęcie. The picture is from 17 years ago. 17 years ago. 17 lat temu zrobili zdjęcie, jakby pan może rozpoznał, gdzie to było, żeby pan pokazał. Jeśli to, bo to się tak w rudzie gucie, tak? Tak, zdjęcie, widzi pan? No to jest jakaś stodoła. Tak, no to tego było mnóstwo. Is it just one? No, you can scroll through. Te płoty, prawda, tutaj. O, tu coś więcej widać. Tu coś więcej widać. Maybe. O, tu jakieś. Maybe if we get out of the sun or something. Right. It's too bright. Może do cienia pójdziemy, lepiej będzie widać. Czy widzi pan? Jeszcze zobaczymy dalej, czy... O, tu widać ładnie, jakieś domy. Ale to na pewno w Rudzie Hucie zrobione? You sure? Is there a Ruda Huta? Yeah? Yes. No, pan zobaczy, tu jest jakiś taki niebieski dom, tu jest taki żółty dom. Tu jest taki... Może pójdźmy w cień, żeby lepiej było mieć. Ale ja tak...